Witam serdecznie, z tej strony Grosi. Pierwszy sygnał, już coś mam. Stary ogród moich teściów. O, na podwórku jestem. Już taki sygnałek. Zaraz zobaczymy, co tu może być. O, jest. Jest coś. Guziczek. O, grosik niemiecki. Groszek. Zaklejony. Ale jest kompletny. O. Wszystko widać. Ładny, ładny. O, chyba będzie szczęśliwy dzień. Super. Pole 1 13, 14, 12 skacze. Ocie gwint. Piękny. O kuźwa, no nie wiem co to jest. Jakieś chyba carskie. Orzełek? No jakiś. Ty, ale on jakieś dziury ma. No ma. Jakieś dwie. Super. Dobra. Czekaj, tam jeszcze jeden sygnał jest. Jeszcze coś będzie? Tak, coś tam jest. Powolutku. Sypie. Coś jest. Coś ucieka. Może drugi do kompletu. Ta, dwa. Nie. Troszkę okrągłego. Uzior. Nie. To chyba. Chyba z jednego kompletu jest, wiesz? Mocowanie? No. Tak było. Może tak.
Może tam było. Tak, tam się wydaje. Patrz, tak, jakie zakręcane. Później umyjemy. Jak to szczapek było, czy na czym to było? Nie wiem, nie wiem. Nie, super. Super. Umyjemy. To się zobaczysz w domu. Zaraz wrzucę zdjęcie na grupę. O, pozdrawiamy wszystkich z terenu. Grosik i Dariusz. Wcześniej było tak pięknie, teraz sypie śniegiem. Idziemy na gołąbki w domu. I na rozgrzewacz. Na rozgrzewacz. Antywirusa będziemy zażywać. Piękna pogoda. Tak. Popsuło się troszkę. Dzień drugi. Wczoraj było ładne słońce. Momentami dzisiaj też jest, ale... ale śniegu napadało troszkę. Dobra. Działamy z tą łąką dalej. Witam serdecznie, z tej strony Grosik. Będzie podsumowanka ostatniego wyjazdu. Monetki, które znalazłem ostatnio. Szału nie było. 5 groszy przedwojenne, ale stan bardzo słaby. Praktycznie nic nie widać, wytarta strasznie ta moneta. Jakieś PRL-ki. Kilka sztuk tego było. Będzie woratynka. Tak mi się wydaje, ale też stan bardzo słaby. Idziemy dalej. Kolejna moneta. No to oto już całkiem zielony krążek. I kompletnie nic nie widać. Monetki. I wyglądają na jakieś chyba krajcary, ale też stan słaby bardzo. Tak dużo nie nakopałem różnych rzeczy na tej łące, bo warunki ciężkie. Fizycznie zamęczyłem się, plecy bolały mnie 2 dni po tym wyjeździe. Guziczek. Niemiecki groszek. Tam dalej. No, jakaś monetka. Też słabo widać. Co tam dalej? Ostatnia moneta. No to już całkiem. Wytarta i kurczę, tak, nie wiem, specjalnie ktoś startą monetę, czy tak zużyta, ale niemożliwe. Jakiś trybik taki ładny.
Nie wiem od czego. On tutaj. Ale nie wyciągam go z foliki. Dobra, ale pocisk. Ołowiany. O, kawał pocisku. Cyk. Co tam dalej? Szatnelek. Akurat teraz jeden się tylko trafił. Nie wiem, zawsze to ich dwie garści wykopuję, a teraz tylko jeden. Oka, każde pole, każda łąka jest inna. Kilka łusek. Chyba dwie najfajniejsze rzeczy, które wykopałem. Coś takiego. Nie wiem, co to jest, nie mam pojęcia. Ale widzę, ma jakieś zdobienia. No może muzeum zaciekawi ta rzecz. I teraz będzie najlepszy fan, jaki udało mi się wykopać tym razem i w sumie w tym roku. Takie oznaczenie. Znalezione w trzech częściach. Mam tutaj nakrętka i taki i śrubka taka, która tutaj zapewne się urwała. O. Super znajdka. No i to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmów, które mam nadzieję będą już niebawem. Cześć!